Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Dying Light 2: Stay Human. Jesteśmy przy bazarze i na dobry początek dostaniemy się na stację metra, której nadal niestety nie możemy aktywować, bo jest tutaj wymagana elektryczność. Niemniej jednak wszedłem sobie tutaj poza nagraniem trochę tak z ciekawości, żeby zobaczyć, co na tę chwilę jest tutaj dostępne. No i dzięki temu znalazłem jakiś przedmiot kolekcjonerski. Jest to nagranie, więc od tego chciałem zacząć. Możemy sobie tego wysłuchać w czasie, jak tutaj jeszcze pozbieram parę przedmiotów. Tylko teraz pytanie. Ostatnio mieliśmy Horseshoe, a teraz Wydział ds. Turystyki na temat kościółka Holy Trinity. To prezentacja kościoła Holy Trinity, zaprojektowany w stylu neogotyckim. Wzniesiono w latach 1779-1804. No i pewnie za chwilę więcej się dowiemy. Villedor! To kolejny piękny dzień w naszym wspaniałym Villedor. A jak nasze cudne miasto wyglądało kilka wieków temu? Osadzie początkowo zwanej Gresburgiem, wybudowanej nad brzegami Turzawy, prawa miejskie w 1033 roku nadał król Engelram IV, który zmienił jej nazwę na Villedor. Dzięki handlowi z Indiami Wschodnimi w XVI i XVII wieku Villedor zyskało na znaczeniu i zaczęło przyciągać kupców z całego świata. Gwałtowna ekspansja miasta wyhamowała w roku 1772, kiedy wybuchł wielki pożar Lindena. Pożar, który wybuchł w magazynie holenderskiego kupca Jacoba Lindena, objął większą część starego Hering District i pochłonął tysiące istnień. Lecz jak to mawiają Villedorczycy, te mury zadrżą, lecz nie upadną. Zanim jeszcze zgliszcza dogasły, już rozpoczęła się odbudowa, a z popiołów powstała nowa dzielnica – Elysium. Zbudowano ją z surowca z kamieniołomów Old Villedor. Pod koniec XVIII wieku wzniesiono kościół Holy Trinity – najwspanialszy przykład architektury neogotyckiej. Spójrzcie na te lśniące witraże i nadstawcie uszu. Czy to rozbrzmiewa echo modłów wznoszonych przez waszych przodków? Nie moglibyśmy ich podziwiać, gdyby nie pociąg Jacoba Lindena do zapałek. No dobra. Przy okazji zauważyłem, że tutaj mamy jakieś zadanie. Ostrzegliście mnie w komentarzach, że jesteśmy na takim etapie fabuły, kiedy to zdecydowanie powinienem zająć się zadaniami pobocznymi. Mamy przecież tutaj informację o tym, żeby wysadzić wiatrak stróżów prawa. No i pisaliście, że jeśli ruszy się dalej z fabułą, to niektóre zadania przepadają. No a tego oczywiście nie chcemy. Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy tutaj jak najwięcej z tej gry wycisnąć, więc zaczniemy sobie od tego miejsca. Przy okazji trafiamy na bandziorów. Okej. Zawalczymy sobie z nimi w takim razie od razu na starcie. Niespodzianka! Ciekawe, bo jesteśmy akurat blisko miejsca, gdzie mamy też zleceniodawcę, więc dziwię się, że akurat tutaj znajdujemy również renegatów. No chyba, że ten zleceniodawca jakimś cudem będzie miał coś wspólnego też właśnie z renegatami. Takie miejsca swoją drogą lubię też odwiedzać, bo jest tutaj zawsze sporo tych podstawowych zasobów, takich jak rumianek, lawenda, miód czy grzyby UV, które ostatecznie przecież później wykorzystujemy do wytwarzania. Swoją drogą mogłem też ewentualnie zawitać do rzemieślnika i sprawdzić, czy nie mogę sobie pozwolić na jakieś nowe ulepszenia, ale to może już później. Na teraz wejdźmy tutaj. Znów skończyły im się bagietki. Melinda będzie niepocieszona. Co tak stoisz jak słup soli? Chyba przeszkadzam tutaj komuś w takim razie, ale zleceniodawca jest na zewnątrz. Znasz mnie? Tak, w sumie to liczyłem, że na ciebie wpadnę. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Rahim. Prowadzę z Parkera. postapokaliptyczną usługę randkową. Okej, a to dopiero ciekawe może być. Usługa randkowa? W sumie to chętnie bym kogoś bliżej poznał. Rozumiemy się. Mów. Chętnie opowiem. Wprowadzę cię w temat. Tylko wiedz, że stworzyłem ci już kartę. Wow, że co? Stworzyłem ci profil. Profil na karcie, a na cholerę. No, to moja praca. Może i świat się skończył, a nasi najbliżsi zmienili się w krwiożercze potwory i snują się po ulicach, ale to nie znaczy, że ludzie przestali być samotni. Właściwie to właśnie dlatego są teraz samotni. Czyli co, bez internetu też ludzie znajdują sposoby na usługi randkowe? Twierdzisz, że wcześniej ludzie nie byli samotni? Wyobraź sobie świat przed wirusem, kiedy to ludzie wychodzili do pracy, na zakupy, z psem. Na dodatek mieli apki randkowe. Ale apki? Dobra, nieważne. Chodzi o to, że zanim świat chuj strzelił, uspołecznialiśmy się. Były imprezy, wiesz, ludzie spotykali się po to, żeby przebywać razem. No i żeby poruchać. Teraz wszyscy siedzą w domach, za zamkniętymi drzwiami, bo poznając nowych ludzi, ryzykujesz, że ktoś rozwali ci łeb za wiadro wody. Ciekawie teraz widzieć reakcję Aidena na te informacje, który przecież tak do końca nie zna świata sprzed tych wydarzeń tutaj, więc stąd to jego duże zdziwienie. Czyli twoje karty pomagają ludziom się poznać? W skrócie tak. Jak ktoś chce kogoś poznać, przychodzi do mnie, a ja go rysuję. Nieźle mi to wychodzi, a przynajmniej tak twierdzą. Malunki umieszczam na karcie i wystawiam na tablicy randkowej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, daje znać i voilà, jest romansik. Nie zawsze długotrwały, ale akurat to nie jest w tym przypadku żadna nowość. Ale teraz jestem w ciemnej dupie i potrzebna mi pomoc. No jasne. Jakiś kutas podszył się pode mnie i podrobił kilka kart. Można je znaleźć w całym mieście. To niedopuszczalne. Psuje moją reputację i dezorientuje mi klientów. Ktoś musi pozbierać te fałszywki i przynieść je do mnie. Ponoć to beztalencie zginęło w ciemnej strefie, więc mam typa z głowy. Znalazłem też większość podrobionych kart. Zostały jednak dwie, których nie zdobyłem. Przynieś mi je, a ja dam ci kartę, którą zrobiłem dla ciebie. Sprawdź mapę na ścianie. Zaznaczyłem miejsca, w których mogą być fałszywki. No dobrze, a skoro wiesz, gdzie są te karty, to czemu sam po nie nie pójdziesz? Skoro już tak dobrze ci szło zbieranie ich? Jedynie można chyba sobie to tłumaczyć w ten sposób, że no po prostu karty są może w jakichś wyjątkowo niebezpiecznych miejscach. Czyli tutaj zaktualizowaliśmy sobie mapkę. A z ciekawości rzućmy okiem, no bo tutaj mamy te karty, jak rozumiem. Niestety, ale słabo coś da się przeczytać, ale to jest chyba karta Aidena właśnie. Ciekawe. No dobra. Odejdźmy jednak, no i zobaczmy, gdzie niby mamy te karty znaleźć. Jedna jest stosunkowo blisko. Druga widzę tutaj w tym obozie, no chciałbym powiedzieć bandytów, ale już obóz należy oczywiście do nas, więc to nie problem. Dobra, poszukamy w takim razie tej karty. Pomóż mi, brachu! Brakuje mi na rogalika. Czyli tutaj będzie najszybciej się dostać tak na dobry początek. Tyrolka akurat kurczę w drugą stronę, więc na razie skupmy się na tym, żeby tędy przejść, akurat przez ten obszar, gdzie walczyliśmy z upiorem z anomalii GRE. I teraz tak, musimy wejść do jakiegoś opuszczonego sklepu, czy jak? Aż muszę to sobie jeszcze raz sprawdzić. No trochę tak to wygląda, że mamy wejść do budynku. A tutaj mogą być oczywiście zarażeni. No. Mroczny zaułek. To nieciekawie. Tylko tak, tędy nie wejdę. Może jednak z drugiej strony, bo ja tak tutaj biegam, ominąłem być może samo przejście. No, powiem wam, że jest to niewykluczone. Będę musiał chyba wdrapać się na dach i przejść na drugą stronę za chwileczkę. Oczywiście w takim przypadku zdecydowanie powinienem tutaj zadziałać w nocy, ale też prosiliście, żebym od czasu do czasu spróbował dostać się do jakiegoś sklepu albo sprawdzić mroczny zaułek za dnia. Wtedy jest oczywiście dużo trudniej, ale może być też ciekawiej w ten sposób. Tutaj opuszczony sklep przy okazji. Zamek się zaciął. No, kolego. Nie podoba mi się. Wreszcie cię mam. Chciałem szczerze mówiąc jeszcze spróbować z eliminacją, ale nie wyszło już. Było za późno na to. Spadaj. Kolejny niech spada. I kurczę, to by się przydało wysadzić. O kurczę. To był zdecydowanie większy wybuch niż myślałem. Oczywiście to też zwoła do nas tutaj wirale. Ale było efektownie, to na pewno. Dobra, muszę się przygotować na to, że wirale faktycznie zaraz tu będą. Na razie to ciebie bym zdjął. A, wiecie co? Wypróbujemy może, jeśli oczywiście się nadarzy taka okazja, wypróbowalibyśmy w końcu ten atak z góry. Kiedy opadasz na wrogów, uderz ich silnym kopnięciem. Oj, tamten już walczy z wiralem właśnie. No, nie dam rady niestety zeskoczyć na niego. O kurczę. Kolejny wiral. To co, wpakowałeś się nieźle, co? Dawać go? Kurczę. Liczyłem, że teraz się uda. Ale już chyba nie będę kombinował bardziej. Możesz zeskoczyć. Nie wiem, szczerze mówiąc, to jest chyba zbyt mała wysokość, żeby móc wykorzystać właśnie tamtą umiejętność. A liczyłem, że uda się to sprawdzić. Może innym razem. Bo faktycznie sobie zdałem ostatnio sprawę, że już dawno odblokowałem tę umiejętność, a w ogóle jeszcze z niej nie skorzystałem. Problem właśnie polega na tym, że trzeba tutaj wiele różnych takich nowych ruchów sobie zapamiętać. Nie jest to proste. Tutaj mamy opuszczony sklep i widzicie, ilu zarażonych jest w środku za dnia. Więc jest ciężko. No ale dobra, tutaj mamy wejście do tego mrocznego zaułka. Sami właśnie prosiliście, żebym wbił tam też za dnia, by pokazać, jak to wtedy wygląda. Już to zresztą robiliśmy. No ale to może być kolejna okazja. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, ale w ten sposób też można sobie pozbierać sporo trofeów, o ile oczywiście nam się uda pokonać tych wszystkich zarażonych tutaj. Dobra, dobra, dobra. Weźmy sobie koktajl. Rzucony. Teraz jeszcze wytworzę od razu kolejne, słuchajcie, bo tutaj mam jeszcze ulepszenia. Więc można sobie wytworzyć ze 4. Za chwilę właśnie rzucimy tego jeszcze więcej. Ewentualnie dajmy sobie lepszą broń. No, żebym sam się tutaj nie podpalił za bardzo. Tutaj głównie wirale mogą teraz atakować, ale widzę, że nie tylko. Dobra, bo jest ich jeszcze całkiem spora grupa. Rzucam kolejny mołotow. No i jakoś to, myślę, wyjdzie. Masz mało zdrowia, a faktycznie. Muszę się podleczyć. Wykorzystam ten czas. Dobra. I wszyscy padli już. Super. Więc teraz możemy ich tutaj przeszukać. Zobaczymy przy okazji, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o te trofea. Czy od każdego zarażonego zdobędziemy niepospolite trofea? Być może nie. Tak, są tutaj też puste. To szkoda, no ale co zbierzemy, to zbierzemy. Idziemy dalej, bo to oczywiście nie koniec i zarażonych tutaj z całą pewnością będzie więcej, a kartę niestety nie wiemy, czy jest na górze, czy na dole. A problem polega na tym... Aha, bo i tak musimy wchodzić jednak na górę. Myślałem, że jest zejście. A, bo to był tylko... Chciałbym powiedzieć cień, ale właściwie to światło z góry. Oj. Znowu mamy towarzystwo. Ale tutaj towarzystwo śpiące, w przeciwieństwie do tego, co było na dole. Podejrzewam, że prędzej czy później trafimy też i na gości, którzy nie śpią. Więc wtedy będzie problem większy. Dobra, co dalej? O kurczę, tu jest ich więcej i mamy też wirali niestety. No dobra. Jakby takich zebrać, kurczę, w większej grupie. Właściwie to powinienem sobie wykorzystać na przykład wabik i wtedy ich sprowadzić w jedno miejsce, ale tak też można spróbować. Ciekawe swoją drogą, jak wiele tu jest pomieszczeń do zbadania. Kurde, widzę, że kiedy przechodzimy pod tym, to jestem bezbronny absolutnie. To mi nie za bardzo pasuje. I teraz pytanie, czy ja już tutaj będę wbijał? Może spróbuję. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Okej. Ta, no jest ich tutaj więcej i mamy też tego plującego kwasem. Ale jest chyba na górze. Więc na razie skupię się na tych tutaj. Masakra. Jest tam rzeczywiście ten jeden. Dopaść go. Przeszukaj od razu. I tak chyba z największą grupą już sobie poradziłem. Na to wygląda. Chociaż słyszę jeszcze chyba jakichś zarażonych tutaj. Muszę się przygotować. Oj, za ścianą są kolejni. Zdecydowanie. No, tutaj sporo rzeczy zbierzemy, widzę. To dobrze. I co ważne, jest tutaj coś do zbadania. A, proszę, to ta karta. Karta z Parkera. Znam kogoś, kto jej szuka. Oczywiście, niedawno z nim gadaliśmy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? No bo już teoretycznie moglibyśmy opuszczać to miejsce, ale jak już tu jesteśmy, to chyba zajrzymy. Jeszcze mamy kogoś? Kurde, kolejny ten plujący kwasem. Dawaj go, dawaj go. Ej, tu jest ich więcej. No. Za chwilę, kurczę, zużyję sobie tę broń, niestety. Ona naprawdę się dobrze mi sprawdzała. No ale chyba już powolutku będzie pora, żeby z tego rezygnować. Właśnie o tym mówiłem. Tu jeszcze jeden zeskoczył. A nie, bo to jest, kurczę... No tak, to jest to pomieszczenie, w którym byłem, ale jeszcze nie sprawdziłem wszystkiego. Dobra. Zajrzyjmy tutaj. Akurat te skrzynki są otwarte od razu. Trzeba tylko trochę siły włożyć w otwarcie tego. Więc tak też zróbmy. A kto wie, może nawet natrafimy jeszcze na coś więcej. Tych drzwi nie otworzę. To muszę tam z drugiej strony się dostać. Widziałem, że tutaj są te deski do zniszczenia. Jak już to zrobimy, no to możemy spodziewać się natarcia ze strony tych zarażonych, więc póki co pozwolę sobie tutaj pozbierać co nieco, tym bardziej, że na górze już widać... A nie, to na dole. Na dole chyba mamy kryształy? Nie, są wyżej, zdecydowanie. Myślę, że tam jakoś wejdziemy. Nie zwróciłem w sumie do tej pory uwagi, ile pieniędzy dostajemy za te kryształy. One miały być naprawdę cenne, ale po prostu zawsze sprzedaję wszystko, co mam, jeśli chodzi o kosztowności. A już konkretna kwota mnie nie interesowała, jeśli chodzi o pojedyncze przedmioty. To tędy przejdziemy? Chyba tak. A proszę, i mamy to. Jest już niestety niski poziom odporności. Więc teraz albo wykorzystujemy za chwileczkę... A patrzcie, to tutaj już mogę? Dobra, bo mówiłem... Czy tam chciałem powiedzieć, że... Albo wykorzystamy sobie... A, to dobra, to tak jeszcze wyżej tutaj byliśmy. Albo wykorzystamy sobie przedmiot, albo po prostu wyjdziemy na powierzchnię, ponieważ jest blisko, to mogłem to od razu zrobić. Czyli proszę, początkowo tego nie zauważyłem, a tutaj... Aha, bo to nie można doskoczyć w ten sposób, nie ma tak łatwo. Wracamy jednak, mam nadzieję, że tutaj nagle się już nie odnowiły oddziały tych zarażonych, jeśli mogę tak powiedzieć. A, bo tutaj też mogę to rozbić chyba, albo po prostu przejść pod tym. Ale okej, wchodzimy tutaj, co? Jeszcze tylko muszę się upewnić, jak to wygląda. Trwałość 13 zaledwie. Dobra, w razie czego sobie zmienię broń. No i zapraszam. Na razie będą wbijać pojedynczo. Zresztą nie ma chyba tych szybkich wirali tutaj. Podejrzewam, że już by przyszli. Dobra, 5. To zmieńmy teraz na coś słabszego na razie. Na tego sierpaka. No bo jak nie mamy do czynienia z większymi grupami, no to słabsza broń też się spisze jak najbardziej. Tymczasem są kolejni. I tam chyba jeszcze powinni być po prawej stronie, bo wcześniej jak patrzyliśmy tym trybem widzenia, to było ich więcej. A może i nie. Albo po prostu już rozprawiliśmy się ze zdecydowaną większością tutaj w tym budynku. Tędy nie przejdę tak czy siak. Czyli zostaje mi tylko jedno pomieszczenie chyba. Zamek do otwarcia. Zaraz mam nadzieję, że sobie poradzimy. Bardziej z prawej strony. O! Udało się. I tutaj chyba będą ważniejsze przedmioty. Bo tam widziałem, że jakaś skrzynka chyba też czeka. No właśnie. Z trudnym zamkiem, więc mogą być fajne rzeczy do zdobycia. O, będzie otwarte. Udało się. Perfumy. Piła wojenna. O kurczę. Akurat chyba całkiem spore obrażenia. Będzie może niezłym pomysłem, żeby sobie na to zmienić. Ja zrezygnuję z tego wytrzymałego narzędzia i tutaj 48 punktów obrażeń. Naprawdę spoko. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko tam na górze. Jeszcze oczywiście moglibyśmy poszukać czegoś więcej na upartego. A, bo w sumie to tylko tutaj by trzeba było przeskoczyć. I może właśnie dostaniemy się do pomieszczenia obok. Nie no, ale trochę tutaj tego jest, trzeba przyznać. I widzicie, nie dość, że wzbogaciliśmy się o nowe przedmioty na sprzedaż i nie tylko, to jeszcze pokonaliśmy sporo tych zarażonych. A tutaj sobie chyba wyjdziemy na powierzchnię. No dokładnie. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ruszyć po kolejną kartę. No i to będzie tutaj w tym obozie, więc już spotkamy się na miejscu, no bo niejednokrotnie tutaj docieraliśmy, więc znamy tę ścieżkę, jaką trzeba pokonać. Po drodze tak czy siak nic ciekawego się nie wydarzyło, a przy okazji jak już będziemy w tym obozie, to nadrobimy też sobie kolejny przedmiot kolekcjonerski, o którym mi wspominaliście. W momencie jak wykonywałem tam misję fabularną, no to wtedy rzeczywiście coś przeoczyłem. A tutaj mamy kartę. Aha, teraz dostanę własną kartę z Parkera. No dobra, czyli wystarczy powrócić do Rahima. Tylko jeśli chodzi właśnie o ten przedmiot kolekcjonerski, to będę musiał wbić na górę. Bo to było jakoś tam wyżej. Nie wiem tylko, czy nie będę musiał jeszcze więcej sobie poskakać. Faktycznie nawet na nagraniu właśnie było widać, że świeci się coś tam na żółto, a takim właśnie kolorem oznaczone są te różne kolekcjonerskie przedmioty. To nie było jeszcze w tym pomieszczeniu, tylko jak przechodziliśmy nieco wyżej, no to dostawaliśmy się... O nie! Kurde, dostawaliśmy się do kolejnych pomieszczeń. Dobra, widzimy się tam na górze, co? Teraz skok powinien być chyba bardziej udany. Wtedy w nieodpowiednim momencie chyba próbowałem to robić. I teraz tak, to chyba było tutaj. Mieliśmy faktycznie takie pomieszczenia, do których można się było dostać. A może kurczę, to jeszcze nie jest to piętro? Teraz troszkę inną stroną chyba poszedłem. I nie wiem, czy nie będę tego w końcu żałował. O, tutaj. Proszę bardzo, faktycznie tego nie zabrałem, a jest to nagranie. Więc sobie wysłuchamy przy okazji. Bo czemu by nie? Bob Chitkins przedstawia swoją wizję powstrzymania kłamstw i obiecuje prawdę oraz odwagę. Nigdy więcej kłamstw. Panie i panowie, oto człowiek, na którego czekaliście! Bob Chitkins! Kandydat na prezydenta! Moi drodzy obywatele, powiedzmy sobie to od razu. W czasie tej kampanii złożę wam tylko jedną obietnicę. Czytajcie z moich ust. Koniec kłamstw! A, oczywiście nie możecie czytać z moich ust. Mówię przez radio. Ale co do kłamstw? Wiecie, o czym mówię. Każdego dnia chodzę po naszych ulicach wśród mieszkańców Villedor. Ciężko pracują, a ich krew i pot zbudowały fundamenty tego wielkiego miasta. Podczas rozmów słyszę raz po raz straszne słowa. Panie Chitkins, mówią, pracuję od świtu do nocy, ale nie mogę związać końca z końcem. Prezydent spędza wakacje w willach wartych miliony dolarów. Jego rząd wydaje miliardy na imigrantów, muzea i biblioteki. Mówią do mnie, panie Chitkins, pan jest inny. Musi pan to powstrzymać. Przysięgam, że jeśli na mnie zagłosujecie, prawdopodobnie nie odmówię postąpienia dokładnie odwrotnie. Albo nie nazywam się Chitkins. Czas, by ludzie odzyskali Villedor. Czas położyć kres kłamstwom. Głosujcie na Chitkinsa. Koniec kłamstw. No ja bym mu jakoś nie ufał mimo wszystko. Ale dobra, pomożemy ocaleńcowi. Nie wiem, jak ci dziękować. Czy to wystarczy? Wspomagacz odporności? No dzięki. W podstawowej formie wprawdzie, ale niech będzie. Dobra. Wystarczy dostać się tylko na ten budynek. Nie wiem, czy tędy będzie dobrze. Na wszelki wypadek przeskoczę. W razie gdyby mi miało nie wystarczyć wytrzymałości. Ale ten, kto kurował ich komendanta... Zobaczymy, dostaniemy kartę i ciekawe, czy jeszcze coś z tym fantem Aiden zrobi. Znalazłem te fałszywki. Teraz pokaż, jak mnie namalowałeś. Jesteś niczym książę. To twoja karta z Parkera. Ubadaj. Come back here later, if you want to meet the people that liked your Parker profile. Okej. Pierwszy raz trafiliśmy na... tego typu błąd, że nie mieliśmy polskiego głosu przez chwilę. Karta randkowa Aidena i jest to jako przedmiot kolekcjonerski. No, ciekawostka jest taka, że można było spokojnie tę kartę sobie zobaczyć na tablicy, tylko że teraz mamy ją przy sobie. No, tutaj przynajmniej widzimy dokładnie, co jest napisane. Jestem aktywny i wysportowany. Szukam kobiety, która za mną nadąży, a czasem przejmie pałeczkę. Jestem ogromnym fanem parkouru, dlatego szukam kogoś, kto równie dobrze czuje się w pionie, jak i w poziomie, jeśli wiesz, o czym mówię. Szkoda troszkę, że ten wątek nie został jakoś jeszcze dalej poprowadzony, jak wspomniał o takiej analogowej aplikacji randkowej w tym świecie, to zacząłem się zastanawiać, czy Aiden nie będzie miał przypadkiem ochoty sam trochę porandkować, ale... Najwyraźniej nasz protagonista nie ma na to czasu tak do końca. No jakoś mu się też trochę nie dziwię. W końcu przybyliśmy do miasta przede wszystkim po to, żeby szukać siostry, a tymczasem i tak wiele różnych kwestii nas od tego odciąga. No, trochę jesteśmy do tego zmuszeni, bo przecież, żeby dostać się do Central Loop, to musimy komuś tak czy siak najpierw pomóc. Tutaj jeszcze właśnie wbiję na początek do bazaru, dlatego że chciałem pogadać z rzemieślnikiem, ale nie dlatego, żeby zająć się misją fabularną, tylko dlatego, żeby tutaj sprawdzić te opcje. Powiem wam tak, kupimy sobie schemat na ogniste strzały. Owszem, ja jeszcze nie mam łuku, ale no tak czy siak już możemy sobie dawno pozwolić na taki zakup, żeby mieć to od razu dostępne w schematach. No i tutaj mógłbym właśnie spróbować z jakimś kolejnym ulepszeniem. Trwałość wytrychu wysoka. Ja i tak już jestem zadowolony z tej obecnej trwałości. Ewentualnie tutaj jeszcze jakieś ulepszenia. Więc sam nie wiem. Tutaj mamy też to doładowanie bardziej ulepszone. Świetlik UV. No właśnie, z tego tak nie korzystam, a tymczasem może być naprawdę dobre. Mołotow jeszcze bardziej ulepszony. A dobra, no niech będzie, chociaż tu już kurczę pozbędę się tych trofeów niepospolitych niestety. Albo dobra, czas trwania wabika. Troszkę dłużej, niech to potrwa. Nóż do rzucania. No i tutaj ewentualnie te wspomagacze jeszcze. Odporność przywrócona o 45% też będzie mogła być. Tutaj uzdrowienie o 100 punktów. Dobra, to weźmy to. I pewnie na wiele więcej już sobie nie pozwolę, bo nie mam tych niepospolitych trofeów z zarażonego. Więc na tę chwilę to by było na tyle. A więc pożegnam się teraz z wami, dziękując wam za oglądanie tego odcinka. A właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że widziałem tutaj Dejmiena. Gdzieś ty była. Założę się, że z nim. Masz chociaż wodę? Tylko tyle zdołał wykraść. To wszystko? Nic więcej? Następnym razem przyniesie więcej. Oby tak było. Okej. Dejmiena w każdym razie pamiętamy z innego zadania. Wyratowaliśmy go przed popełnieniem samobójstwa. Hej, Dejmien. Hayden. Hej, jak się trzymasz? Nie planuję skakać z żadnej wieży, jeżeli o to pytasz. Dobrze wiedzieć. Wstaję co rano i staram się przetrwać. Na razie daję radę. Nie podziękowałem ci. Ocaliłeś mnie. Nadal nie wiem, czy zasłużyłem. Ale dziękuję, Aiden. No cóż, nie ma sprawy. Dobrze go widzieć teraz w pełnym zdrowiu. Tutaj zakończymy, dziękując wam za oglądanie. Przypominam o możliwości zostawienia kciuka w górę i pozostawieniu jakiegoś komentarza. Do usłyszenia!